Dziś największe święto zakochanych – walentynki. I to jest doskonały moment, aby ogłosić zwycięzców naszego konkursu Wesele Marzeń – Pojedynek Par. Dziś wśród wszystkich zgłoszeń, które od Was dostaliśmy, wybierzemy trzy, u których na weselu wystąpi zespół Boys, Jorgus czy Weekend. A zgłoszeń przyszło do nas naprawdę bardzo dużo. Oto kilka z nich. To ja, Michał. Cześć, to Asia. Cześć, jestem Marcin, a to jest... Iwona, Iwona, Iwona. Cześć, tu Magda. I Marek. Teraz ja. Miała matka syna. No, może nie jedynego, ale jemu wciąż w głowie. Niech żyje wolność. Chcielibyśmy Wam powiedzieć parę słów o sobie, a dlaczego mówimy z auta, bo tak właśnie wyglądały nasze ostatnie lata, a dokładnie 18 lat. Cześć, Piotruś. Proszę bardzo. Dziękuję. A to kawałek naszej pracy. Teraz pokażemy, czym się zajmujemy. Nasze życie to prawda nie jest usłane różami, ale za to tulipanami. Ogólnie wszyscy mówili mi, uważaj na nią. Takie kobiety serca łamią. Bardzo byśmy chcieli, żeby zespół Boys zagrał na naszym weselu. Bo jesteśmy tak szaleni jak oni. Wiem, że Magda obiecała na wizji, że zaśpiewa i nam się to uda. Jestem szalona. Jak się uda, to jestem szalona, zaśpiewam, jestem szalona i... A, jeszcze pamiętam, wiesz, że Marcin Miller nagrała mnie piosenkę? Tak, wiem. Magdaleno, twoje usta wciąż się śmieją. Przypadek? Nie sądzę. A mama ostrzegała. Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia byłaś? Łobu zapotkałaś. Jednak ja wiem swoje. To miłość, powiem ci wprost. Zobaczmy teraz, jak wyglądały rozmowy ze słuchaczami na antenie. Prowadzący codziennie rozmawiali z przyszłymi młodymi parami i sprawdzali, czy narzeczeni rzeczywiście do siebie pasują. Wesele marzeń. Pojedynek par. Ach, pojedynek od razu. Po prostu jest z nami Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Michał. Cześć, Michale. Witam serdecznie. Kasia i Arek, bo to właśnie z nimi słyszymy się teraz. Witamy, Karolinę. Czy będziesz miała coś pożyczonego? No, koniecznie, taka tradycja. Na pewno świadkowa mi po prostu nie pozwoli nie mieć. Jakaś błękitna podwiązka też będzie? No oczywiście, tradycji stać musi się zadać. A Grzesieka u ciebie też będzie? Niebieska podwiązka, czy nie? No, raczej nie. Oj, weź załóż, no nie bądź taki, no co ci zależy, przecież tak nikt tego nie zobaczy. Czy wy jesteście z tych tańczących, czy tańcząco śpiewających, powiedzcie mi? Tańcząco śpiewających. A. I kto ma pierwszy głos? Agnieszka. Jadłeś jakąś zupę w wykonaniu Katarzyny, nie wiem, pomidorowa, może jakiś rosołek, może dalej poszło. No tak, tak, oczywiście. Rozumiem, fantastycznie. I powiedz, jak poziom zasolenia tejże zupy? Nie, no w porządku. Nie lubię przesolonych i tutaj było akurat fajnie. Ale przygotowany na każdą odpowiedź. Zobacz, po prostu. Bo wie, że Kasia słucha. W takim razie jesteście bardzo dobrze przygotowani do wspólnego życia. To tylko część zgłoszeń, które dostaliśmy. Razem z naszymi gwiazdami wybraliśmy trzy pary, u których wystąpią zespół Boys, Jorgus czy zespół Weekend. Za chwilę najważniejsza część naszego dzisiejszego programu i najważniejsza część konkursu. Telefony do zwycięzców. Wesele marzeń, pojedynek par. Dziś rozwiązanie naszego zakochanego konkursu. Mamy uczestników, mamy gwiazdy, więc trzeba tylko wyłonić zwycięzców. Marcinie, jak ty wspominasz swoje wesele? Bardzo dobrze, jeszcze pamiętam. To było 29 lat temu, za rok będą perłowe gody. 18 sierpnia 1990 roku, to były inne czasy. 2 FSO, 1500 i jedziemy po żonę. O, i pamięta datę, jest! A czy ty byłeś zestresowany? Byłem bardzo zestresowany, nawet się nagrało. Wtedy jeszcze były VHS-y, jak ktoś nie wie, to takie kasety. Jeszcze są takie rzeczy u mnie w domu i pamiętam już tak z automatu, jak goście składali mi życzenia, podchodzi kobieta, ciocia, tu gdzieś jakieś tam i tak dalej, no to ja tak w rączkę, podchodzi wujek, a ja w rączkę, tak więc...
wesele marzeń, pojedynek par. Ty już coś o tym wiesz, ty już masz swoje wesele za sobą. Jakie ty masz rady do tych młodych ludzi, którzy za chwilę staną przed ołtarzem? Ja może od innej strony trochę zacznę, ponieważ chciałam powiedzieć, że trochę współczuję tym parom, które nas zaprosiły na swoje wesele, ponieważ będzie na tym weselu Konrad. A z Konradem jest tak, że on na weselu próbuje skraść całe show. Ubiera się bardzo elegancko, nagle jest, wiecie, FIFA, Rafa i tak dalej. A poza tym ja przez pół roku słuchałam, jakim to Konrad nie był królem parkietu. A Norbert? Norbert, poprosiłam go, żeby nas zawiózł do ślubu swoim samochodem. I co? I chodzi, tak jak wypucowałem samochód, niech wszyscy zobaczą, jaki on jest ładny, jaki lśniący. Także naprawdę bardzo współczuję parze, którą wybraliśmy. Nie, tak na serio, będzie fajna impreza, będzie super. Najważniejsze jest to, co wy myślicie, najważniejsze jest to, czego wy chcecie i jak wy się chcecie bawić, nie słuchajcie innych. Konrad, ja wiem, że ty uwielbiasz Magdę, uwielbiasz Norberta. Przesadzałbym z tą Magdą. No, byłeś na ich weselach. Tak, było to. Czyje było lepsze? Czekaj, Magdy nie ma, Norberta. A jak Magda będzie, to powiesz, że u Magdy. Norberta. Okej. Okay. A co ty najbardziej lubisz w weselach? W weselach nic nie lubię tak naprawdę. Nie, w weselach najbardziej lubię to, że jest wszystko za darmo. To, no chociaż nie jest, bo trzeba tę kopertę dać. To najmniej lubię. Na weselu Norberta najbardziej lubiłem... Nie, czekaj, przypomniałem sobie, co czego najbardziej nie lubiłem. Mogę powiedzieć, czego najbardziej nie oczywiście. Lubię. To takiego momentu w czasie ślubu, w którym musiałem wyjść. I nie, spokojnie, nie krzyczałem, że on jest mój i tak dalej, że się sprzeciwiam. Ale miałem czytanie na ślubie Norberta. To tego najbardziej nie lubię, bo to stresująca rzecz. Trzeba było po księdzu wejść, powiedzieć coś. I to było najbardziej stresujące. Na weselu Magdy, co najbardziej lubiłem, wiejski stół, to jest bardzo fajna rzecz, bo tam zawsze jest bimber. Tam są bardzo dobre rzeczy do jedzenia. No i drink bary są bardzo, bardzo fajnym miejscem na weselach. Norbercie, Konrad mówił, że bawił się najlepiej na twoim weselu. Ja cię chciałam zapytać, czy ty w ogóle cokolwiek pamiętasz ze swojego wesela? Pamiętam, ja nie piję dużo alkoholu. Ale tu chodzi o przeżycia, nie o alkohol, o nerwy, o stres. To też pamiętam. Stresowałem się w kościele najbardziej, a potem to już nie. Nie pomyliłeś się w trakcie przysięgi? Nie, gdzie ja? No proszę cię, Kaśka, hello. A czy ty planujesz jakieś wesele kiedyś? No właśnie, jesteś zajęta, więc nie. Obiecaliśmy, że znamy Marcina, znamy zespół Boys, możemy to załatwić naszym słuchaczom. Marcin Miller przez cały poranek przeglądał te zgłoszenia, zastanawiał się, gdzie się może wybrać, ci, gdzie może pojechać. Może ci, może tam tutaj ładne zdjęcie, tu uśmiechnięta para. Kawy. Marcin, powiedz, no, zgłoszeń było mnóstwo. Co dla ciebie, jako dla osoby, która nam pomagała wybrać, było najważniejsze? Czy miłość, która gdzieś tam z tych zgłoszeń wynika, czy jakieś tam uczucie, czy może trochę humorów? A może po prostu to, że są twoimi fanami. Jak bardzo są twoimi fanami? No, grubość koperty. Jednak. Kryteria były takie. Ma nam się podobać. Mm-hmm. Większość gości ma lubić muzykę disco polo. Jeżeli ktoś będzie niezdecydowany, będziemy starali się przekonać. Witamy Karolinę, Grzegorza. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. No, u was chyba nie 100% lubi disco polo, właśnie. Co? Gości. No właśnie nie do końca. No co z tą mamą? No to z tą mamą, To może niech się Grzegorz wypowie. On miał za dłużej. A to mama nie lubi muzyki disco polo? Mama Grzegorza, tak. Mama Grzegorza. Mama się przekonuje do muzyki. Grzesiek, no co ty nie... No wiesz co, Marcinowi będzie przykro. A jakiej muzyki słucha? Jakiś weselny przyśpiewek? Słuchajcie, już jest progres, bo już słucha Vox FM w samochodzie, także to nie jest tak, że no, wiecie. To pozdrawiam. A nie, a mamaś teraz słucha? Jak myślisz? Radio. Nie, mama jest w pracy. Ej, ale czekajcie, bo to jeszcze sprawdziłem, to 13 września wy macie, 13 i to jeszcze w piątek? To wesele. Piątek 13? Nie, bo to pecha przynosi. Nie, no to nie, no to przesadnie. Gdzie piątek 13? Piątek 13, no. Jeszcze czarny kot nam przyjdzie drogę. Nie, piątek 13, ja z Jasonem nie będę zaczynał. Dobra, no i nie będziemy was męczyć, my mamy też dzwonimy oczywiście tak, innych finalistów. No nie, no oczywiście, no tak. Proszę bardzo, czas na werdykt. Brzmi, jakby ktoś strzelał. Trzymam kciuki. Dobrze, kochani, pierwsza zmiana Vox FM. Marcin Miller, zespół Boys. Zespół Boys pragnie poinformować, że zaszczyci swoją obecnością wspaniałą imprezę weselną, która odbędzie się
13 września 2019 roku. Panna młoda, Karolinka, pan młody, Grzegorz, kochani, jedziemy do was, zespół Boys na waszym weselu. Ta 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 ta. Brawo wy! To co? No, mam nadzieję, że mama będzie zadowolona, 99% gości zadowoleni, więc mama to będzie ten 100%. Tak, odebrało wam mowę, jesteście? O. Cisza. Halo? Karolina, Grzegorz. Padli. Karolina i Grzegorz to nasi pierwsi zwycięzcy. Już za chwilę dalsza część konkursu i kolejni szczęśliwcy, u których wystąpi zespół Jorgus. A tymczasem poznajmy pierwszą parę młodą. Cześć. To znowu my. Karolina. I Grzesiek. Krótko o nas. Znamy się 16 lat, parą jesteśmy od 8, a to ręczyliśmy jakiś czas temu. Kto by tam pamiętał te wszystkie daty? No i w końcu Grzesiek postanowił zaciągnąć mnie do ołtarza, więc jak już wiecie, szykuje się wesele. Będzie to w piątek 13. Większość twierdzi, że to fachowa data. Ale nie my. Więc na przekór wszystkim, to będzie nasz wielki dzień. Dlaczego to my zasługujemy na wygraną? Odpowiedź jest prosta. Uwielbiamy disco polo. I nie wyobrażamy sobie wesela przy innej muzyce. Do pewnie szczęścia brakuje nam tylko występu gwiazdy. Koncert na żywo będzie fantastyczną niespodzianką dla gości, a dla nas panią pamiątką na całe życie. Kochane Voxy fans, spełnijcie nasze marzenia. I wybierzcie nas. A co tam? Niech nam zazdroszczą. Dziękujemy i pozdrawiam was całego serduszka. Pa, pa! Za nami studio Vox FM, w którym wyłoniliśmy już pierwszych zwycięzców w konkursie Wesele Marzeń Pojedynek Par. Teraz czas na Jorgusa i kolejnych szczęśliwców. Do kogo zadzwoni z dobrą wiadomością? O tym już za chwilę. Jurku, ty swoje Wesele Marzeń masz już chyba za sobą, prawda? O tak, to było bardzo dawno temu, także już to jest za mną, aczkolwiek pamiętam jakieś tam szczegóły. Dobrze, do jakiej piosenki tańczyliście? O, tego nie pamiętam, ale mnie zaskoczyłaś. Pierwsze pytanie, które ktoś mi tak zadał, wiesz co ci powiem? To była wolna piosenka i faktycznie tańczyliśmy, chociaż ten taniec w moim wykonaniu to nie był do końca taniec, ale coś tam wyszło, coś tam było. Jest to nagrane na kamerze, mogę to przywieźć następnym razem i ci pokazać. Bardzo chętnie. A wiesz dlaczego jeszcze o to zapytałam, o pierwszą piosenkę? Ponieważ w Szczęściu, piosenka, którą doskonale znasz, jest bardzo popularna wśród młodych par i kiedy przeglądaliśmy zgłoszenia konkursowe do Wesela Marzeń Pojedynek Par, to bardzo wiele osób pisało o tej piosence, że to jest wymarzona piosenka na pierwszy taniec. I czy ty, jak pojedziemy na wybrane przez ciebie wesele, zaśpiewasz ją dla młodej pary? No tak, wiesz co, ja komponując tę piosenkę kompletnie nie myślałam o tym, że stanie się to tak popularną piosenką jako pierwszy taniec. Natomiast no udało się i rzeczywiście z roku na rok widzę, że coraz więcej osób, par wykorzystuje mój utwór jako pierwszy taniec. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. A jeśli chodzi o wesele, na którym będziemy, na którym zagramy dla, jeszcze nie wiadomo dla kogo tak naprawdę, na pewno wykonam tę piosenkę nawet dwa razy. Może połączmy się przynajmniej na początku z kimś, kto zachęci mnie do tego, żebym zagrał na ich weselu. Sylwia i Kamil są z nami. Dzień dobry Sylwio, dzień dobry Kamilu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco. Halo Sylwia, słyszysz mnie? Tak, słyszę. A Kamil? Tak, bardzo dobrze. Super, ja też was słyszę. Słuchajcie, mam dylemat, bo mam trzy pary i na każdej każda z tych par jest naprawdę fantastyczna i zasługuje na to, żebym zagrał na tym weselu, ale nie wiem, też myślę bardzo mocno o was. Teraz wy musicie mnie przekonać do tego. Nie wiem, zaproponujcie, oprócz pieniędzy oczywiście, wszystko, co możecie zaproponować, żebym był właśnie na waszym weselu, żebym zagrał. To może ja zacznę? Tak. Może być wierszyk, może być wierszyk, może być wierszyk. Spróbuję. Serdecznie zapraszamy na nasze wesele. Obiecujemy, że nie wyjedziesz od nas głodny. Będzie bawiło się u nas 150 osób. 150? Mamy, tak, zarówno ja, jak i Kamil mamy bardzo taneczne i wesołe rodziny. Mhm. Także myślę, że będziesz czuł się u nas jak w domu. No, słuchaj, brzmi bardzo fajnie, ale... Kamilu, dodasz coś od siebie? Zapraszamy serdecznie jeszcze raz na naszą pańską zabawę do Białego Rana. Fajne towarzystwo, fajni ludzie. O, Sylwia powiedziała, że Jorgus nie wyjdzie głodny. Ty możesz dodać coś od siebie. Myślę, że coś się do tego jeszcze znajdzie, ale to już w trakcie wesela, także taka niespodzianka od nas. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo Jorgus odrobinę kiwa głową, czy mi się wydaje, czy nie? No dobra, słuchajcie, to co, wybór?
Kamilo, Kamilu i Sylwio, to na waszym weselu wystąpię i... O Boże, się wzruszyłem normalnie, ale nie, to jest... Szczególnym wyróżniają się te młode pary? No przede wszystkim są w sobie zakochani. Ale to, co mnie najbardziej urzekało w tych rozmowach, to to, że byli tak zwróceni do siebie. No i bardzo, ale to bardzo im zależało, żeby jednak razem z Vox FM i tymi wielkimi gwiazdami, jakimi są Weekend Boys i Jorgus, spędzić ten czas. To są niesamowite przeżycia i emocje. Ja wiem, że ty też masz swój ślub, wesele za sobą. Jakie ty masz wspomnienia z tego dnia? No przede wszystkim wyrazy współczucia dla tych, którzy się tam bawili, bo to nie była udana impreza, muszę przyznać. A tak na poważnie, wesele odbywało się w mieszkaniu prywatnym u mnie. Jedna sprawa. Bardzo, no nie wszyscy podzielali ten pogląd, ale rzeczywiście było urocze w tym sensie, że kubatura może niespecjalnie sprzyjająca, ale każdy gość musiał się otrzeć o drugiego gościa, więc wszyscy byli blisko siebie. Natomiast to, co wspominam najfantastyczniej, to to, że zaraz po ślubie wyszliśmy razem z naszymi znajomymi na taką otwartą przestrzeń, usiedliśmy na trawie w parku i tam spędziliśmy 2-3 godziny przy trunkach bezalkoholowych. Wesele marzeń, pojedynek par, dostaliśmy mnóstwo zgłoszeń. Czym wy się kierowaliście, dzwoniąc do naszych słuchaczy, którzy już niedługo wezmą ślub? Pomysłowością przede wszystkim, oryginalnością tych zgłoszeń i z tym było bardzo trudno, bo te zgłoszenia były, no przerosły nasze najśmielsze oczekiwania naprawdę. No to, co nasi słuchacze wyprawiali w tych zgłoszeniach, to mamy wrażenie, że w tym roku w Polsce będą same zwariowane, szalone, inne niż wszystkie wesela, no i tego oczywiście naszym słuchaczom serdecznie życzę. Pamiętasz jakieś takie zgłoszenie, które szczególnie ci utkwiło w pamięci? 320 chyba osób, plan na wesele trzydniowe, masz pojęcie, trzydniowe wesele. Ja nie chcę wiedzieć, co się tam będzie nocami działo. Konie, słuchaj, jakieś kwiaty, no zgłoszenie takie, wiesz, do czytania gdzieś tyle. Czytaliśmy. Ja bym chciał być na tym wesele, nie wiem jak to. Jak według ciebie powinien wyglądać ten wielki dzień? Wiesz co, ja się cały czas na tym zastanawiam. Wydaje mi się, że jakby tam przyjechał zespół Weekend i jakby zrobił tam furorę, to by było coś. To by było coś. I wcale nie mówię to dlatego, że obok siedzi Radek Liszewski. Absolutnie dlatego. Klaudia, słuchaj, ale co może wiesz, teraz podejdziemy do Radka i za chwilę go poprosimy i będziesz miała występ murowany na wesele. Radek wydaje, że nie słyszy. Radku, czy ja dobrze słyszałam, że ty nie jedną parę ożeniłeś? No tak, nie na jednym weselu się bawiłem, no w sensie takim, że byłem prawie z tej drugiej strony. Trochę, no z drugiej strony byłem. Ale tak, no wziąłem udział w, ojejku, no, wielu weselach, no pewnie dużo było, na pewno dużo było, wiem, że... A które było najlepsze? Może twoje? A że moje było najpiękniejsze dla mnie, to na pewno, chociaż się przyznam tak szczerze i zawsze to powtarzam, że tak mi szybko przeleciało, że niewiele z tego wesela pamiętam i to był 95 rok, żeśmy potem na VHS-ie oglądali, no bo na niczym innym się nie... No zresztą chyba nie było innego nośnika, na czym się to rejestrowało, no to dopiero wiele rzeczy, które na naszym weselu były, gdzieś tam do mnie dotarły. Kurde, to było, a ja po prostu bym pod tak ogromnym wrażeniem, że to mi gdzieś umkło. A pamiętasz, jakie prezenty może dostaliście? Garki, zegarki, odkurzacze. To wiesz, mi się wydaje, że ty będziesz tak, nie umniejszając wagi twoim prezentom, trochę lepszym prezentem dla młodej pary, która już za chwilę wygra twój występ na swoim weselu. Jak ty się z tym czujesz? No w ogóle fantastycznie, no ale wiesz, to do tych garki, zegarki, ja nie powiedziałem tego z przekory, tylko to takie czasy były, że się wtedy tak właśnie to było jakieś, tak wypadało komuś coś takiego zanieść, albo jakieś pieniążki. Czy będzie to fajniejsze? Nie wiem, no mam nadzieję, że tak. Ja się ogromnie z tego powodu cieszę, że wpadnę do kogoś na wesele i zrobię komuś przyjemność. To jest niesamowite. Czas na kolejnych zwycięzców. Ciekawa jestem, do kogo zadzwoni Radek Liszewski. Do kogo pojedzie formacja Weekend, u kogo zagra na weselu? Na naszej antenie witamy Basię. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. Cześć, i witamy Basiu. Mateusza, czyli narzeczonego jeszcze wciąż. Dzień dobry. Witam serdecznie. A teraz wita się z wami Radek Liszewski. Cześć Basiu, cześć Mateusz, witam was serdecznie. Cześć. Słuchajcie, jak nastroje? Ja tu trzymam przed sobą wasze zgłoszenie. Mateusz, ale ty napisałeś, że ty chciałbyś DJ-a, to jak to jest? No tak
Trzeba pogodzić się jednak. Nie wierzcie mu. O, Basia, Basia, to czyli co? To rozumiem, że jak będziemy zbierali na wózek, czy to znaczy wy będziecie zbierali na wózek, to co? To ty będziesz trzymała kasę w domu? No raczej. O, jaka się zrobiła. Mateusz, zgadza się? Zgadza się czy nie? Wózek. Bez złudzeń, Mateuszowi wózek tylko pozostanie. A, ci pozostanie wózek. No może i dobrze. Być wózek wypełniony kasą, więc wszystko się bo na ten wózek się będzie zbierał. Słuchajcie, moi drodzy, powiedzcie mi tak szczerze, dlaczego ja do was powinienem właśnie przyjechać? Bo będzie najlepszy wesele na świecie. No. Nie, no, rozpojemy to wszystko. Będzie zabawa i w ogóle. Będzie się działo. Mateusz, powiedz, a jak teściowa? Teściowa? Fajna? Najlepsza, no. Tu się nie ma co zastanawiać, chłopie. Na takie pytanie walisz złota kobieta od razu. Obrączki kupione? No właśnie jeszcze nie. To znaczy już wybraliśmy, bo Mateusz chciał, wiecie co, z Elką. Bo on jest kibicem Legii i chciał sobie zamiast mojego imienia wygrawerować Elkę. Mateusz! Mateusz! Dlatego jeszcze się wstrzymuję, bo mam nadzieję, że zmieni zdanie. Basia i Mateusz, to ja wam powiem. Wiecie co? No to ja wpadnę do was na wesele, co wy na to? No to super. Dziękuję. No to słuchajcie, słuchajcie. Barbara, spokojnie, spokojnie. Dadku, masz zdjęcie pary, którą wybrałeś. Basia i Mateusz, co o nich myślisz po tej rozmowie, którą przed chwilą odbyliśmy na antenie? Jest to taka szczera, naprawdę szczera, bo jeżeli ktoś ci mówi, że nie chce na obrączce mieć grawerki z imieniem ukochanej bądź ukochanego, a na przykład klub chce mieć logo klubu piłkarskiego, no to to jest mega. Nie, na pewno są prawdziwi, dlatego ich wybrałem, bo to nie jest takie udawane, to jest takie prawdziwe. Zgłoszenie było fajne, bo jak... W tym zgłoszeniu było to, że wszyscy coś planują, ale i tak na koniec Basia musi się wszystkim zająć. Oczywiście, tak, kobiety zawsze muszą wszystko dopiąć na ostatni guzik. No i jadę do nich, zobaczymy, co się będzie działo. To, słuchaj, ja ci powiem tylko tyle, że my pojedziemy razem z tobą. No to się wybieramy, no co mi pozostało powiedzieć. Jedziemy. Pamiętasz reakcję Basi? Dobrze, to my teraz zobaczcie, jak Basia i Mateusz wyglądają. Cześć, mam na imię Basia, mój narzeczony to Mateusz. Ja na co dzień mieszkam w Lublinie, a mój narzeczony w Warszawie, dlatego nie mogliśmy nagrać wspólnie tego filmiku, ale on się później pojawi. A dlaczego to u nas na wesoło miałby zagrać Boys Weekend albo Jorgus? Dlatego, że będziemy mega, mega, mega szczęśliwi. Wesele jest to sztuka kompromisów i nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. No i tak mój narzeczony wybrał DJ-a, dlatego błagam, uratujmy to wesele. Halo, halo Warszawa, jak mnie słychać? Halo, Lublin, tu Mateusz z Warszawy. Z tym ratowaniem to trochę przesadziła, lecz to dzięki mojej narzeczonej Basi nauczyłem się słuchać muzyki disco polo i od tego momentu Radio Vox nie schodzi z głośników ani na chwilę. Oddajmy się zatem dzikim dance'om i w rytmie hitów zapraszamy do Lublina. To był wielki finał konkursu Wesele Marzeń Pojedynek Par. Mamy już trzech zwycięzców, do których zawitamy razem z zespołem Boys, Jorgus i Weekend. A jak będą wyglądały te wesela? O tym w kolejnych odcinkach programu Mission Fashion. No bo oczywiście nie mogłoby nas zabraknąć na takich imprezach. Kasia Morawska, do zobaczenia.